Cześć, ja jestem Sarge. W dzisiejszym odcinku serii Zagrajmy w Assassin's Creed Valhalla pora na dalszą część wątku fabularnego w Jorvik. Czując, że ich śledztwo zbliża się już do końca, Eivor i Lufina spieszą do archiwów, by potwierdzić swe podejrzenia co do tożsamości skarbnika. No tutaj jestem w tym momencie przed tym budynkiem, gdzie Lufina przesiaduje, no i powiadomimy ją o tym, czego też się ostatnio dowiedzieliśmy. What news do you bring? The needle will never sting again. Well done, Eivor. Who was hiding behind the name? My love, there has been an attack at the markets. The dockmaster, Grigory, is dead. The needle. Sold off the wares he seized to collect silver for the vault. He had no such authority. Why would anyone believe him? The council seal. That rat. This is getting out of hand. How he was able to obtain this is concerning. I must return and prepare for the Yuletide feast, but I will do so with a bent ear and a keen eye. Be safe. A valuable seal and a riddle. One of the four is ours. One of the four. Risie, Falavith, Odin, and... You're the four members of the council. We should search their offices now, while they're occupied with the Yuletide feast. Yes. Yes. Come, to the archives. Could I have missed something? We will find out soon enough. Stop fooling about. Z tej radości, aż weszłaś na stolik. Nie wnikam. Idziemy w takim razie do archiwów razem z Lufiną i sprawdzimy to. No cóż, raczej wszystko wskazuje na Oduna, którego znaleźliśmy przecież dwa odcinki temu w towarzystwie jednej z członkiń zakonu. Ale zobaczymy, może tutaj się czegoś więcej jeszcze dowiemy. Są archiwa przed nami. The room to the left. That is where the councilmen confer. Dobra, tu jest akurat notatka, którą już czytaliśmy wcześniej. Byliśmy tutaj przecież. I właśnie tutaj spotkaliśmy wówczas Oduna. I have seen these weapons and supplies. Enough for a small group of fighters. Hardly enough for Halfdan's army. Could be why Faravid is pressing the council for more silver. A list. What Jorvik needs for the Yuletide feast. That is Aldon's handwriting. Items have been struck out. Where did he find the funds to make this larger purchase? Aldon is a well-connected man. A wax seal. Similar to the one I found in the sewers. The seal you took from the needle's hand. You don't think someone could have stolen it? Let's keep searching. This desk. It looks as though it's been moved here. That's yours, desk. It is loaded with silver. Doręczyć do targowiska Coppergate. Trzeba to przetopić. W razie potrzeby zdobędę więcej. Ani słowa o tym mojej żonie. Scratch marks on the floor. Your desk used to be against the other wall. So why the change? Te przejście. A hidden entrance. Where does this lead? Guard the door. Od razu już tutaj było widać, że coś tam się kryje, więc pora to sprawdzić. A, myślałem, że dostanę się jakoś górą. Zniszczymy to? Dokładnie. No i co my tu mamy? There was wine here. Whoever moved it did so in a hurry. A load of wine was removed from here, and the room smells of almonds. It may be the wine was poisoned. It is likely the wine for the Yuletide feast. Do you think one of the council means to kill someone? It looks that way. It is not him, not Major. He would never do this. He...
Keep your focus. Once we have all the facts, then we can worry about Hjor. Right now, we need to get to the Yuletide Feast. The people are in danger. You're right. The Roman amphitheater. Let us go. No ciekawe. To są też poszlaki, które by wskazywały właśnie na Hjora. Uczta niedaleko stąd. Może tam się też czegoś więcej dowiemy. No bo na tę chwilę można by się zastanawiać właśnie pomiędzy Audunem a tym Hjorem. No ta druga opcja by załamała Lufinę. Chyba, że jednak jeszcze jedna z tych dwóch pozostałych postaci. Do you see the wine? No. Then there's still time. The entire council is here. Any one of them could be the vault. I need you to keep an eye out for the wine. I will speak to each of the council members, see if I can trap them in a lie. Even Hjor? Even Hjor. If he is the vault, I will not allow him to kill all these people. Lufina. I heard you. Just grant me one thing. Confer with me before you make your move. I will. No dobra. Pora wszystkich dyskretnie przepytać, tak żeby się nie domyślili niczego. Now to speak to the council members. I'll speak of the wine and watch for their reactions. That may lead me to the vault. Faravid, a word if I may. Ah, Drengr. If it's to join arms with me, the answer is yes. We can use someone like you against the Picts. I may be courted, but I'm selective with whom I join. Are you a drinker? Ha! If that is a challenge, I am up for it. Very well. I'll return with some wine. Wine? Come now, we will do this over ale. That will give us a good measure of who can better fight its lure. Okej. Okay. Czyli chętny do picia, ale z drugiej strony... Wolałby się napić piwa, gdyby wiedział, że wino jest zatrute, no to też by coś na niego tutaj wskazywało. Ale pytamy dalej. Rishi. Ah, come to join the feast, have you? I have some bad news. The wine for the feast has spoiled. Of course it has. Why would I expect differently? I'll have my men dump it. There may be more wine in my private stores. I'll send a man to retrieve it. Is there anything else? That is all. Enjoy the feast. I shall try. No to nam chyba wystarczy, żeby jego odrzucić z podejrzanych, jeśli bez mrugnięcia okiem mógłby wylać to wino. Have the silver ready in the coming days. Thank you, Paul. Of course. Hjor, who was that? There you are. I was beginning to worry. Worry not. We have tracked the vault here. He's someone on the council. You are certain? I am. Once I discover who, I will dig my blade into his heart and end this for good. Until then, it is important that I investigate without raising suspicion. I need your help. Of course. What do you need me to do? Drink yourself into a drunken fit. What? Why? I need a distraction. Keep their eyes off of me. The wine should arrive soon. Drink 3 full cups, then make a scene. I can't be seen doing that. You'll have to find another way. Just do it. What a delightful feast! Audun has outdone himself. He has indeed. The High Reeve of Jorvik has a bright future ahead if he keeps this up. No dobra, no zachowanie Hjora też, kurczę, powoduje, że mamy i wobec niego podejrzenia nadal. Nie chce się napić. Oczywiście, może rzeczywiście nie chcieć po prostu się upić, nie chce się pokazywać w takim stanie. No ale jeszcze ten nasz główny podejrzany zostaje. Audun, it seems you have found the funds to go ahead with the feast after all. You must be elated. That is putting it lightly. Look at it. I could not have asked for a better turnout. Soon the feast will begin. And these people will be given everything they deserve. We should honor you. I will fetch us some wine. No. I mustn't indulge. The wine is for the people of Jorvik. But when it arrives, do help yourself. Aż ty. No on tak samo nie zamierza się napić. Czyli mamy 3 osoby, które
nie są zbyt chętne. No tutaj po tej stronie po prostu chciał się napić piwa. Mimo wszystko ten Audun wydaje mi się cały czas najbardziej podejrzany, no chociażby też ze względu na fakt, że wcześniej widzieliśmy go z członkinią zakonu i też byli mocno zaskoczeni, że ich nagle nakryliśmy. Eivor, have you uncovered who the vault is? Można by się tutaj rzeczywiście wahać do samego końca, no ale wszystkich już wypytaliśmy. I believe I have. Each of the council members has given me reason to suspect them. Some more than others. Who is it you suspect? No dobra. Nie wiem, co wy byście wybrali, ja jednak bym postawił na Auduna właśnie. Audun was the one pushing for the feast from the start. A właśnie. He planned it, which means he would have had access to the wine. And he was helping Abbess Ingibor collect Christian texts. She turned out to be the firebrand. No. Yes. Yes, you're right. And the wine? Of all the councilmen, he knew the wine had not yet arrived. When I offered some, he flat out refused, insisting it be saved for the guests. For these reasons, I think Audun is the vault. Brothers, sisters, dear friends, welcome all. Before we begin, I would like to introduce our honored guests. Here with me are some of Jorvik's most revered lords. Men and women who have kept Jorvik trudging through these harsh times. I am pleased to say that today, on the day we honor you, we honor as well the nobles to whom we are all so the wine. Indebted. Audun is the vault. Too late for them. We must not miss our chance. Join me now in celebrating their successes and yours. To everything you deserve and more. Shit. And now, deafened and blinded by your lust for indulgence, your foolish pride, I will tell you just what nobility is. A death sentence. A new world of order is upon us. A pity none of you will live to see it. Get the councilmen to safety. I will handle Audun. Go. I must be careful now. Protect the king! Audun! Save these breaths. They will be your last. No kurde, ale czemu Eivor nie zareagował wcześniej? Przecież była jeszcze chwila, zanim się ludzie napili. Nie rozumiem tego. No tylko się potwierdziło, że to on rzeczywiście, po tym jak zakończył swoją karierę łupieżcy, Audun wybrał na starość życie bogatego i liczącego się obywatela w mieście Jorvik. Jako że sam Halfdan darzył go szacunkiem, przyjął po złupieniu Jorviku pierścień Tana, ale kiedy zakon zaczął kusić go jeszcze większymi bogactwami i władzą, kimże był, by odmówić? W momencie jak jego wyeliminujemy, to jeszcze Imadło nie będzie odkryty. Najwyraźniej jest to jakiś mężczyzna, widać brodę. Ale potrzebujemy jeszcze tutaj dokonać zamachu na tym gościu i tu jeszcze pergamin. To są takie osoby, które możemy wyeliminować opcjonalnie. Co będę musiał w końcu zrobić, ale najpierw Audun właśnie, którego mamy tutaj. I nie ma co zwlekać, tylko idę go dopaść szybko. Jeszcze ucieka. Stój, stój. Kurde, żebym go trafił. Bo tu będą próbowali, widzę, mnie powstrzymać. Ej, gdzie ty atakujesz? Ej, Boże. On tak będzie w kółko biegał? Załatwiony. No dobra, obstawę też musimy oczywiście wyeliminować. Więc zajmijmy się tym szybko. Dobra, to wystarczy. Kto jeszcze tutaj? Cała grupa, kurczę, przed nami. Może zróbmy to tak. Czekajcie, chciałem umiejętnością załatwić sprawę. Dobra, jeszcze ten siewca nie doli.
Ale naprawdę, no, czemu Eivor nie mógł zareagować jakoś wcześniej? Rozumiem, że nie chciał też zdradzić wcześniej jakby tego, że już o wszystkim wie, ale tak naprawdę nic to nie dało, że zwlekaliśmy jeszcze tyle. No bo ostatecznie zginęli ludzie. Co jest grane? Czemu ja go nie mogę w ogóle trafić? Serio? Dobra, wiecie co? Może po prostu podejdźmy do skarbnika i dobijmy go. What did you hope to gain with all this? What riches are worth so much misery and the deaths of honorable men and women? Only a feeble mind would call them honorable. They are privileged, sedentary, complacent. They wasted their resources. I secured our power through wealth. I contributed to the future of a glorious order. On the backs of honest people, merchants, and priests, and nobles alike. Eivor, you are wrong. Held back by your primitive cosmology. 9 worlds in the tree? No. 9 times 9,000 worlds. And as many suns. 9 nights I hung in the tree, sacrificing myself to myself. So does the wise one seek wisdom. Countless spheres awaiting our gift, our enlightenment. I live in one world only. You live in none. Gdzie jest Lufina? O, to jest pytanie, bo mamy do niej dołączyć. Ale rozprawmy się z tymi niedobitkami jeszcze. Tu jeszcze został łucznik. Ale trzeba też przyznać, że twórcy tutaj chyba robili wszystko, żeby jednocześnie jakieś podejrzenia w nas wzbudzić. Jeśli chodzi o te osoby inne, a szczególnie jeśli chodzi o Hiora właśnie, no bo na niego tutaj też starali się nas twórcy naprowadzać. Ale mówię, chyba najważniejsza rzecz, oczywiście oprócz tego, że Audun ostatecznie tutaj w ogóle nie chciał się napić tego wina, no to w mojej opinii było to, że jednak tam rozmawiał wcześniej z tą przyoryszą, która okazała się członkinią zakonu i w momencie jak właśnie przyłapaliśmy ich na tej rozmowie, no to widać było, że byli mocno zaskoczeni i chyba na poczekaniu musieli wymyślać jakieś tam wytłumaczenia. Co wydawałoby się, że z ich perspektywy udawało im się to, no ale później dotarliśmy do tych właściwych informacji, kim tak naprawdę jest przeorysza. No i w ostateczności dowiedzieliśmy się też wszystkiego na temat samego skarbnika. Zresztą on sam tak naprawdę się ujawnił. Jedyne co mnie właśnie martwi to fakt, że no właściwie nasze śledztwo tutaj niewiele zmieniło. No bo co z tego, że porozmawialiśmy sobie z Lufiną i dowiedzieliśmy się niby, wydedukowaliśmy, że to Odin jest właśnie tym członkiem zakonu, jak i tak ci ludzie poginęli tutaj nam. I mam wrażenie, że niezależnie od tego, kogo byśmy wskazali, to pewnie do tego samego by ostatecznie doszło. Eivor! Over here! Idźmy teraz pogadać. Are you all right? We're fine. Faravid and his car has escorted King Richie back to the Royal Hall. Everyone is safe. Let's regroup there. No dobra. Czyli jeszcze tam, do królewskiej siedziby się udajmy. Ciekawe, czy też pogadamy z Hiorem na temat tego wszystkiego. Czy on będzie miał jakieś swoje przemyślenia? Czy to już po prostu zostanie niejako pominięte? I
dotrzemy do ostatecznych wniosków na temat tego wątku fabularnego, no bo rozumiem, że już więcej ten wątek Wiorwik nie będzie tutaj kontynuowany, chyba że właśnie za sprawą jakichś wątków w innych regionach. Czasem się zdarza, że te różne wątki jakoś się przeplatają i są kontynuowane później. No zobaczymy. Alden, that sniveling little shit. They're so gavisant. He's conspiring right under our noses. I'll kill him! No już chyba za późno. Ktoś inny się tym zajął. I don't care! I want answers! Calm, Lord Rhysia. Alden is dead. That doesn't calm me. I wanted to rip the bastard's spine out myself. You want to calm me? Start talking. Audun aligned himself to a secret group that was plotting to overtake Jorvik. He had help from two others. Grigori the Dockmaster and Ingeborg the Abyss. And you, Eivor? You were after these conspirators from the moment you arrived? Yes, though I could not let it be known. This group can reach any person, permeate the walls of any city. Much like the worms of a spoiled apple, they would have eaten Jorvik from the inside out if we let them. But you stopped that from happening. We owe you a debt of gratitude. You can be sure Halfdan Jarl will hear of this. If the threat is gone, then you have my gratitude as well. I'm alive today. And so are many others because of you. I'd like to name you an honorary High Reeve of Jorvik, Eivor. Would you accept? It has a nice sound to it. You honor me, Lord. You have earned it. Then if I may, a hoard of silver is left unaccounted for in the grottos beneath these streets. That's right. Silver the Dockmaster was collecting. What do you propose we do with it? Znowu my mamy decydować? Hard-working merchants were robbed of their wares. Honor Yuletide by giving the silver back to the honest citizens of Jorvik. A wise suggestion. I agree. Fine. I will see to it that Hjor distributes the silver evenly. Come, Faravid. Help me secure this hoard. I could use a bloody walk. We have a saying in Bjarnia. Only the dead get to complain. And we're still living. I could muster a few complaints about the king and the treasury. But I shall forbear. You did it, Eivor. We did. It may be we were the recipe to keep Norway from Harald all along. We still can be. No. Norway is behind me now, and the rest of England ahead. That said, I must be going. Wait. Should you ever need us, we will come. One last thing. The silver on your desk, Hjor. It planted a seed of doubt in my mind. So I must know. What is it for? I suppose I can forgo the element of surprise. I hired a silversmith to craft a love token for Lufina. A Yuletide gift. You sneak. I will take my leave before you shame the throne. Until our paths cross again, old friend. In this world, or the next. If you drop by Jorvik again, please join us for an ale. I know of a place down the street. Czyli proszę, wyjaśniły się też te jego tajemnice, jeśli chodzi o tamten list, żeby nic nie mówić przypadkiem żonie, czyli właśnie Lufinie. Now it seems the wind calls me back to Randvi. Let's tell her the good news. No ale proszę, przed chwilą mieliśmy pierwszy taki komunikat, że wbiliśmy pierwszy poziom mistrzostwa, bo to jest to, co już mówiłem ostatnio, że jak teraz wbijemy na kolejny poziom, no to dostaniemy ostatni punkcik, który trzeba jeszcze wydać, a oprócz tego, jako że już pełne drzewka zostaną odkryte, no to właśnie poziomy mistrzostwa będziemy rozwijać i zaraz sprawdzimy, jak to tutaj wygląda. Oczywiście do Randvi też trzeba będzie powrócić z pomocą Lufiny i Hjora. Zakon starożytnych został przegnany z Jorvik. Zanieść tę dobrą nowinę Randvi. Oczywiście, że to zrobimy. A tu proszę.
Możesz inwestować swoje punkty mistrzostwa w węzły mistrzowskie, by podnosić statystyki wybranej gałęzi. Pozwól, by los wskazywał ci drogę. Dobra. Możemy automatycznie przypisać się punkty, a to od początku było dostępne chyba, tylko nie korzystałem z tego. No najpierw jeszcze tutaj ten jeden punkcik. Uniki rozwinięte dzięki temu i tutaj faktycznie wszystkie części drzewka zostały w 100% rozwinięte. Chyba, że w przyszłości znowu w jakiejś aktualizacji twórcy wprowadzą kolejne zdolności, tak jak już to miało tutaj miejsce. Ale dopóki nie, no to będziemy właśnie zdobywać poziomy czy punkty mistrzostwa, które tutaj inwestujemy albo w mistrzostwo kruka, które nieznacznie zwiększa obrażenia przy skrytobójstwie, unik i zdrowie, albo mistrzostwo wilka, zwiększa obrażenia od ataku dystansowego, odporność na ataki dystansowe i zdrowie, no albo mistrzostwo niedźwiedzia, zwiększa obrażenia od ataku wręcz, odporność na ataki wręcz i zdrowie. Chciałbym powiedzieć, że by pasowało mi tutaj inwestować w mistrzostwo kruka, jeśli chodzi o obrażenia przy skrytobójstwie, ale z drugiej strony ja przecież już mam te obrażenia wystarczająco duże, żeby wszystkich eliminować, więc tak naprawdę jeśli już mam zwiększać obrażenia, to chyba najprędzej od ataku wręcz, bo najczęściej, jeśli już walczymy, to wręcz. Z łuku oczywiście też strzelamy, ale też nie możemy narzekać na te obrażenia, więc na razie niech będzie to mistrzostwo niedźwiedzia. O, i nawet wpadło trofeum za pierwszy taki punkcik wydany na któreś mistrzostwo. I tutaj mamy jedyneczkę, że jeden punkt właśnie w mistrzostwo niedźwiedzia zainwestowaliśmy. I teraz za każdym razem, jak będziemy sobie napełniać kolejne poziomy, jak będziemy te punkty doświadczenia zdobywać, no to właśnie poziomy mistrzostwa będziemy mogli sobie zwiększać jak najbardziej. Czy tutaj to wszystko, co chciałem zrobić? Na tę chwilę myślę, że tak. Oczywiście jeszcze do Jorvik sobie powrócimy, żeby ukończyć już ten region tak w 100%. Niewiele w sumie zostało tych różnych aktywności, ale jednak w pierwszej kolejności powrócimy do Kruczej Przystani i porozmawiamy z Randvi. To jeszcze tylko wam powiem, że poza nagraniem zaliczyłem sobie parę zleceń u Redy i dzięki temu zdobyłem więcej jeszcze tego opalu. Dzięki temu mogę sobie już pozwolić na jakiś element kosmetyczny, no bo tutaj już mówiłem, nie będę inwestował w jakieś pojedyncze elementy zestawów, no bo ciężko by było natrafić akurat na cały zestaw, 5 elementów i jeszcze akurat wtedy mieć ten opal i to wykupić. Więc wolę takie rzeczy sobie wykupić jak właśnie wierzchowca nowego, czy ewentualnie jakąś pojedynczą broń. Tu akurat broni jakiejś ciekawej nie ma, więc niech będzie ten wierzchowiec. Having a broad selection of mounts is simply good preparation. Podziękujemy. I must be on my way now. Goodbye. You go on, I'll still be here. I od razu udajmy się do stajni w takim razie, tak na szybko, żeby mieć już tego wierzchowca wybranego, chociażby na kolejny odcinek. W ogóle właśnie kiedy wy ten materiał oglądacie, to już prawdopodobnie ukazał się kolejny patch, który wprowadził takie wyzwania mistrzowskie. Ja akurat nagrywam ten odcinek właściwie tuż przed wypuszczeniem tego patcha, w ten sam dzień, jeszcze 15 czerwca. What have you got for me today? A właśnie 15 czerwca o godzinie 14 wypuszczony jest patch, wypuszczony ma być patch, który właśnie wprowadza te wyzwania mistrzowskie i możliwe, że w kolejnym odcinku będę je prezentował. Tymczasem tutaj mamy takiego zmechanizowanego wierzchowca, można powiedzieć. Do you need anything else? Na razie to tyle. I'm off. Make sure you talk to your raven regularly. They like that. No i zobaczmy. Oto i ten koń właśnie. Ciekawie zobaczyć coś takiego w tej grze. Bardziej się w tym momencie przypomina gra Horizon Zero Dawn. No ale dla odmiany, chociażby na jakieś poboczne odcinki z pobocznych aktywności,
Możemy sobie również takim innym konikiem pojeździć, no już na coś po prostu wydawać te elementy, które zbieramy, ten opal. Więcej pojeździmy tym pewnie w następnym odcinku, jeśli będzie okazja. A na razie wracamy do Randvi, pora ją powiadomić o wszystkim. Tutaj jeszcze nie mam żadnego listu, co ciekawe. Powinienem prędzej czy później chyba coś dostać z Jorvik. I have purged the Order of Ancients from Jorvik with Lufina and Hjor's aid. And should we ever need theirs, they will come. You do this work well, Eivor. Is it a prelude to you joining the Hidden Ones? I doubt it. Not enough glory in these back alley brawls. I to tyle. Tylko 400 sztuk srebra. Szczerze mówiąc, moim zdaniem za te całe wątki fabularne kończone powinniśmy dostawać więcej tego srebra, żeby była to jakaś konkretniejsza nagroda. Ale jest już nowy list. Wystarczyło zatem pogadać się z Randvi. List Heifama, ale to jest jakaś misja. To nie będę jej teraz rozpoczynać. Ciekawostka, będę musiał się tym zająć w przyszłości, chociaż mówię, kiedy będę już nagrywać kolejny odcinek, to... Proszę. Kiedy będę już nagrywać odcinek, to pojawi się patch, który wprowadza te wyzwania mistrzowskie, więc tym się pewnie jeszcze w następnym odcinku będziemy zajmować, ale o liście i o rozmowie z Heifamem też w przyszłości nie zapomnimy. Na razie to wszystko z mojej strony. Zostawcie kciuka w górę. Jeśli wątek fabularny w Jorvik wam się podobał, podzielcie się wrażeniami w komentarzach i do usłyszenia następnym razem. Cześć!